cztery oczy. Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie radiosłuchaczy. Pani poseł, chciałem dziś porozmawiać o najpoważniejszym kryzysie parlamentarnym w Polsce od kilkunastu lat. W związku z tym takie pytanie, czy oglądała pani wczoraj wieczorem film Pucz? Nie, niestety nie oglądałam. Bo pani to wszystko na żywo oglądała w Sejmie, prawda? Oglądałam, prawda? Akurat tak, brałam udział w tych wszystkich wydarzeniach. Akurat miałam wczoraj, pomimo tego, że był wolny dzień, inne obowiązki, dlatego też nie oglądałam tego filmu. Ja dlaczego pytam o ten film? Dlatego, że musiały być chyba bardzo ważne powody, skoro publiczna telewizja wyemitowała go w niedzielę, w najlepszym czasie antenowym, przesuwając niezwykle popularny serial. Dlaczego pokazanie tego filmu mogło być tak ważne dla władzy? To jest bardzo ważne, dlatego że społeczeństwo tak naprawdę powinno mieć świadomość, wiedzę, co tak naprawdę działo się w tym okresie, co tak naprawdę opozycja, jaki był zamiar w ogóle tych wszystkich działań. Dlatego to jest emitowane, dlatego było to emitowane. Społeczeństwo ma prawo wiedzieć to, co się dzieje. A co się działo, gdybym zapytał teraz, nie oglądając na przykład tego filmu, na czym polega powaga tego kryzysu, o którym tutaj powiedziałem na początku? No przede wszystkim wróćmy do dnia 16 grudnia, kiedy to miał być uchwalony budżet, czyli budżet, szanowni państwo, to jest najważniejsza ustawa. Bez tej ustawy tak naprawdę państwo polskie nie mogłoby funkcjonować i działania Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, wielogodzinne zablokowanie mównicy sejmowej i fotela marszałka, które tak naprawdę uniemożliwiało prowadzenie obrad i oczywiście głosowanie i oczywiście też tych wszystkich poprawek, o których tak głośno mówi opozycja. Ze względu na te wszystkie wydarzenia marszałek Sejmu Marek Kuchciński po paru godzinnych blokadach podjął decyzję, żeby przenieść obrady do sali kolumnowej. Oczywiście zgodnie z regulaminem Sejmu miał takie prawo. Wszystkie działania, które były podjęte w sali kolumnowej, były zgodne z regulaminem, zgodne z konstytucją. Zarzuca się wam, że nielegalnie uchwaliliście budżet, który już jest na biurku prezydenta. Oczywiście było to legalne, zgodne z regulaminem, zgodne z konstytucją. Ja pragnę zauważyć, że i mówiłam też to wczoraj na antenie Radia Opole, kiedy to w loży radiowej poruszaliśmy ten temat, że w roku 2010, 12 sierpnia, dzisiejszy przewodniczący, a ówczesny marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna również prowadził obrady Sejmu w sali kolumnowej. Również odbywało się to za pomocą głosowania ręcznego i wtedy było wszystko zgodne z regulaminem, zgodne z konstytucją. I oczywiście my tego nie podważamy. Do niedawna w sali kolumnowej prowadzone były obrady Senatu również w ten sposób. Ja chciałam zwrócić uwagę, że jednak było dodatkowe osoby z kancelarii Sejmu, 10 sekretarzy. Byliśmy podzieleni na 10 sektorów. Skrupulatnie liczone były głosy. Nieprawdą jest też, że posłowie opozycji nie mieli prawa wejścia do sali kolumnowej. Oczywiście takie prawo mieli i ci, którzy chcieli, wchodzili, natomiast nie brali czynnego udziału w obradach. Zajmowali się filmowaniem lub robieniem zdjęć, prowokacją. I pragnę też dodać taką bardzo ważną informację, że dużo wcześniej na sali plenarnej ukazała się informacja na telebimach, iż głosowanie zostało przeniesione na salę kolumnową z wyświetleniem godziny. Także SMS-y rozesłane zostały do wszystkich posłów. Ci, którzy chcieli brać udział, brali. Pani poseł, to tutaj takie ważne pytanie. No, skoro opozycji tak mocno zależało, aby zaprotestować, aby zablokować ten Sejm, to dlaczego tak łatwo, pani zdaniem, odstąpiła kilka dni temu, doprowadzając do pewnego zawieszenia całej tej sprawy? Nie mieli pomysłu? Nie mieli tak naprawdę pomysłu. Znaleźli się w takim punkcie, w którym tak naprawdę sami nie wiedzieli, jak z tego wyjść. Bo tak naprawdę
społeczeństwo polskie oceniło zachowanie i Platformy Obywatelskiej, i Nowoczesnej. Tak naprawdę z sondaży i nie tylko z rozmów w ogóle z mieszkańcami Opolszczyzny, czy z mieszkańcami Polski, no wiemy, że jednak zachowanie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej bardzo się nie podobało Polakom. Widząc... No, zdania są podzielone. Są podzielone. Wiadomo, jakaś tam, na pani oczywiście, spotkania przychodzi jakaś też określona część, grupa wyborców, którzy panią jakaś lubią tam część, oczywiście, która popiera Platformę Obywatelską, Nowoczesną, pewnie popierała ich działania, natomiast tak naprawdę to była destrukcja państwa. Ale właśnie destrukcja teraz... państwa i próba obalenia rządu. Czy próba zamierzona, czy próba będąca wynikiem wyrachowania, a więc, że można mówić aż o puczu, czy też po prostu taki spontaniczny akt obywatelskiego nieposłuszeństwa, bo zdjęto jednego z posłów z mównicy, w związku z tym wypadki potoczyły się same. To nie był przypadek. Jeśli chodzi o wykluczenie posła Szczerby, takie sytuacje zdarzały się dużo wcześniej. Marszałek Kidawa-Błońska wykluczała posłów i marszałek Tusk, marszałek Niesiołowski, także to nie był precedens, kiedy to poseł zostaje wykluczony z obrad. To nie był powód, żeby w ten sposób zachowywać się w momencie, gdy ma być uchwalona najważniejsza, tak jak wcześniej wspominałam, uchwała dla państwa polskiego. Oczywiście było to zamierzone, na dzień dzisiejszy mamy tą wiedzę, dlatego że 12-13 do ratusza Warszawskiego wpływały wnioski, zawiadomienia, iż w dniu 16 grudnia pod Sejmem odbędą się zgromadzenia. Czyli to wszystko tak naprawdę było dużo, dużo wcześniej zaplanowane. No, szanowni państwo, wiadomo było, że kwestia Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę, można powiedzieć, zakończyła się spór o Trybunał Konstytucyjny, bo... I co, w związku z tym szukano nowego szukano nowego punktu, na którym można było istnieć medialnie, bo tak naprawdę opozycja totalna sama się tak określiła, no nie jest w stanie nic tak naprawdę konstruktywnego. Czyli według pani można używać słowa pucz w sposób uzasadniony? Tak, pucz, według mnie tak. Wiem, zamach stanu. Według mnie tak, jak najbardziej. Natomiast jeszcze może wrócę do tych zachowań, które miały miejsce w Sejmie przez prawie miesiąc czasu. Tak naprawdę to był prawie miesięczny, mówiąc w cudzysłowie, kabaret opozycji, która tak naprawdę chyba nie wie, jak należy zachować się w Sejmie. No właśnie, skoro kabaret, to może nie powinniśmy aż tak poważnie tego wszystkiego traktować, że zamach stanu. No tak, im dłużej to trwało, tym bardziej Platforma Obywatelska i Nowoczesna chyba jednak tą sytuację, która tak, którą tak chciała bardzo mocno podgrzewać i widząc jednak, że ten temat jak gdyby schodzi z pierwszych stron medialnych, no po prostu nie wiedząc już, w jaki sposób zaistnieć, no wymyślali coraz to nowe zachowania. A jak pani myśli, rozejdzie się to wszystko po kościach do 25, na kiedy to wyznaczono kolejne spotkanie, kolejne posiedzenie Sejmu, czy nie? Czy będzie dalej ta sprawa w jakiś sposób dzieliła posłów, dzieliła społeczeństwo, czy dalej będzie zaogniana, jeśli ktoś ją rzeczywiście zaognia? Ja powiem tak, że chciałabym, żeby jednak, żebyśmy jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy inni, którzy rzeczywiście mają chęć i wolę do pracy, żebyśmy jednak 25 stycznia, żebyśmy mogli w normalnych warunkach pracować i służyć narodowi polskiemu. Po to jesteśmy. Jesteśmy też wynagradzani, opłacani po prostu nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej i mam nadzieję, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna już takich działań nie będą podejmować, że będziemy mogli rzeczywiście w normalnych warunkach, jak to powinno się odbywać, pracować. Dziękuję pani za tę rozmowę. Moim gościem była posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Czochara. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.